Cześć kochani, chciałbym Ci się zatrzymać się na chwilę i podziękować wam wszystkim za to, że jesteście tutaj ze mną. Nazywam się Wojtek i chociaż mam już ponad 50 lat, to dzięki wam czuję się młodszy. Powracając do hobby z dzieciństwa i można się dzielić. Same hobby, którym się dzielę, modelarstwo. Wiem, że nie jestem mistrzem. To wszystko dzieje się w wolnym czasie, jednak chciałbym poznawać fajnych ludzi, gdzie moglibyśmy coś mieć wspólnego, tym bardziej w dzisiejszym czasie i życiu, gdzie trudno jest o jakieś fajne relacje międzyludzkie i jakby to hobby jakby dotyczy mnie. I nikogo tu nie będę negował, czy coś mówi źle o mnie, czy nie, bo to każdy ma jakieś predyspozycje, potrzeby i ten. Mój przekaz jest taki, żebyśmy się bawili modelarstwem, żebyśmy mogli się dzielić z innymi i zachęcać osoby młodsze, czy żeby zaczynały modelarstwo, czy osoby, które po latach jak ja wróciło i chce coś porobić, czy niektórzy tylko popatrzeć, jak to się dzieje, robi. Nie ukrywam, karton jest dość trudny i trzeba wiele technik znać i przepracować je samemu manualnie, żeby to coś z tego wychodziło i technik, tak? Niektórzy są bardzo dokładni, niektórzy mniej dokładni, jednak samo sedno tworzenia modeli z kartonu tworzy jakieś nasze pozytywne emocje, a przy okazji mamy rozwinięty 3D jakby pogląd, spojrzenie przestrzenne, tak? Więc, no i różne wiele rzeczy, technik trzeba się nauczyć. Ja obecnie właśnie oprócz modelarstwa projektuję 3D, architektura, ogrody, muzyka. To gdzieś tam w wolnym czasie, a tak najwięcej zajmuje praca. Praca i rodzina. Więc tutaj będę po prostu w wolnym czasie gdzieś tam działał. A ostatnio miałem trochę różnych rzeczy, które jakby zatrzymują tak, budowy modeli. A z drugiej strony też trzeba pamiętać, że modelarstwo czasem tak potrzebuje chwili zatrzymania albo odetchnąć trochę od tego. Więc dziękuję za to, że oglądacie moje filmy, za każde dobre słowo i za to, że tworzycie tę niesamowitą społeczność. Tak. Jest dużo się dzieje. Modelarstwie. Dzięki każdej subskrypcji to dla mnie ogromna motywacja. Dowód za to, że to co robię ma sens. Może lepiej, gorzej, ale ma sens. Tak, jakaś zabawa jest. Jesteście wspaniali i bez was ten kanał nie byłby tym, co jest i dalej. Tak. Jest dużo do poprawy, przygotowań, więc zobaczymy jak to będzie. No i cieszę się, że mogę dzielić się z wami swoimi doświadczeniami, pomysłami, hobby. Może ich nie za wiele, chciałbym więcej, może z czasem, w przyszłości. Teraz wakacje to będzie trochę urlopu, a może nie, kto to wie. Mam nadzieję, że nasze wspólne podróże, przygody, rozmowy będą trwały jeszcze długo i że nadal będziecie ze mną, zapraszali innych do zabawy, może jakieś inne spotkania. Obecnie po kontuzji nogi. Wracam do działań. No to co? Dzięki jakby wstępem. Zapraszam do oglądania kanału, filmu. Mam różne tematy. Rozwijam się w kierunku projektowania. Więc może dla was to będzie muzyka. Fajne jakieś takie miejsce. Dla po 50 ludzi, którzy coś chcieliby jeszcze sobie zrobić swoim zainteresowaniami. Pozdrawiam i dzięki. Dzięki jeszcze raz.